Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Jedna z naszych ostatnich konferencji dotyczyć będzie życia apostolskiego zawartych w waszych konstytucjach, a także niektórych aspektów z konstytucji, które nie dają się tak łatwo uszeregować, ale po przeczytaniu ich doszedłem do wniosku, że warto także o nich powiedzieć już poza jakąś taką ogólną konferencją na temat życia apostolskiego. Bardzo proszę siostry o przeczytanie z konstytucji artykułów od 65 do 83. Kilka myśli z tych artykułów. Przede wszystkim z konstytucji wynika, chociaż nie jest to powiedziane wprost, że michalitki mają być kontemplatykami czynnymi. A zatem bez Boga nie idziemy do ludzi, nawet nie próbujemy iść do życia apostolskiego, jeżeli najpierw nie zdobywamy siły duchowej na kontemplacji. Gdybyśmy szli do ludzi z orędziem apostolskim, z orędziem ewangelicznym, a jednocześnie zaniedbywali życie duchowe, to byłaby to z naszej strony wielka nieuczciwość i na pewno Bóg nie pozwoliłby sobie na taką formę ewangelizacji. Trudna to rzecz, dlatego że o ile z działalnością apostolską nie mamy problemu, bo jest ona jasna, związana jest ona z charyzmatem i z obowiązkami, które podejmujemy, o tyle bycie kontemplatykiem już wcale takie oczywiste nie jest. I chciałbym w tym miejscu może dopowiedzieć pewną rzecz o kontemplacji. W Kościele od czasów Soboru Watykańskiego II rozwija się ruch odnowy kontemplacyjnej, który funkcjonuje także w Polsce, ale swoje główne ośrodki ma w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, także we Włoszech. Jednym z głównych przedstawicieli odnowy kontemplacyjnej jest ojciec John Chapman, który właściwie położył fundamenty pod nowe rozumienie znaczenia kontemplacji. Czym zatem ma być kontemplacja w zakonie? Kontemplacja w zakonie jest przede wszystkim taką działalnością duchową, która wszystko odnosi do Boga. Nie ma zatem w naszym życiu zakonnym, a nawet w życiu codziennym, sytuacji, w której nie byłby obecny Bóg. I mam tu na myśli wszystkie sytuacje, zarówno te, które sprawiają nam zadowolenie i cieszą nas z życia zakonnego, jak i te, które są dla nas trudne, związane są z naszym grzechem, słabością, problemami, trudnościami we wspólnocie. To wszystko ma być poddane Bogu. Kontemplacja jako forma modlitwy jest pewną umiejętnością dostrzegania Boga w swoim życiu. Scholastyka tą umiejętność nazywała docilitas. Docilitas, czyli patrzę na świat w taki sposób, aby był on najbardziej zbliżony do patrzenia Boga na świat. No ale można zadać sobie pytanie, skąd ja mam wiedzieć, w jaki sposób Bóg patrzy na świat? I tu zaczyna się cała przygoda spotkania ze Słowem Bożym. Warto to podkreślić, bo czasami nam to umyka, ale my posiadamy pełnię objawienia. To objawienie ma na imię Jezus Chrystus. Nic więcej nie zostanie przez Boga powiedziane. W Jezusie Chrystusie zamknęło się całe objawienie. I nawet jeżeli jesteśmy świadkami tak zwanych objawień prywatnych, to one nie mogą
niczego nowego dodać do tego, co zostało powiedziane w osobie Jezusa Chrystusa. A zatem kontemplacja będzie przede wszystkim takim poznaniem Jezusa Chrystusa, które rzuca na moje życie, na moją działalność, na moją modlitwę zupełnie nowe światło. I łudzi się tylko ten, komu wydaje się, że kontemplacja jest jakąś mistyczną formą kontaktu z Bogiem. Kontemplacja jest najprostszą czynnością duchową i wydaje się, że nawet niemowlęta są w stanie kontemplować. Bo przecież jeden z psalmów mówi: usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. I chciałbym, żebyśmy się wyzbyli lęku przed kontemplacją, dlatego że nie jest ona związana z jakimś takim, powiedziałbym, niebezpiecznym kontaktem z Panem Bogiem, ale czynnością i obecnością Boga w moim życiu, która jest tak oczywista i tak głęboka, że nam się wydaje, że to jest prawie niemożliwe. Że nam się wydaje, że to jest jakaś iluzja, że to jest możliwe, że Pan Jezus ze mną siedzi w ławce na modlitwie, że ja mogę przyjąć Jego ciało, że ucieszy mnie jakaś drobna rzecz, że spojrzę w niebo. To wszystko jest kontemplacją. Oczywiście to słowo ma także inne znaczenia, które pojawiają się w podręcznikach do życia duchowego. Jest kontemplacja ewangeliczna, o której mówi święty Ignacy z Loyoli. Jest kontemplacja jako jedna z części Lectio Divina. Owszem, jedno słowo wiele znaczeń, ale pierwotne znaczenie kontemplacji oznaczało współprzebywanie z Bogiem w moim życiu. Zapraszanie Boga do mojego życia, a może lepiej, odkrywanie Bożej obecności w moim życiu. I bez kontemplacji człowiek w zasadzie będzie nieustannie poruszał się po powierzchni swojego życia duchowego. To znaczy znajdzie sobie takie formy modlitwy, które ostatecznie będą sprawiały mu satysfakcję intelektualną, uczuciową. Będzie poznawał różne Boże przymioty, układał wspaniałe modlitwy, pisał artykuły, wymyślał nowe metody ewangelizacji, ale cały czas będzie się rozmijał z Bogiem. Bo to, o czym mówi nasza formacja i o czym mówią także wasze konstytucje, cechą życia duchowego jest relacja z Bogiem. A to jest sprawa wielka, bo ludzie, którzy rzeczywiście posiadają relacje z Bogiem, są niezniszczalni. I potwierdza to Słowo Boże, które mówi: jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Wielcy święci, którzy bez wątpienia byli kontemplatykami, właśnie dlatego byli często ludźmi bardzo trudnych charakterów. Bo jeżeli my, jako zakonnicy i siostry zakonne, chcemy mieć prawdziwą relację z Panem Jezusem, to nas wcale nie jest tak łatwo zagiąć. Ani w tym, co mówimy, ani w tym, co robimy, ani w tym, co myślimy. I może ta ostatnia rzecz wydaje się najbardziej niebezpieczna. Bo generalnie ludzi, jakby to nazwać, jak spojrzymy na historię Kościoła i w ogóle historię świata, to największa nienawiść ukierunkowana jest nie tam, gdzie są ludzie czynu, tylko tam, gdzie są ludzie idei. Ludzie niebezpieczni to ludzie myślący. I to oni trafiają na stosy, oni idą do więzień, nie za to, co zrobili, tylko za to, co pomyśleli. To są ludzie kontemplacji.
oni są niebezpieczni, bo oni mają relację z Bogiem, to znaczy myślą to samo, co Jezus. Dlatego są niebezpieczni dla świata. I świat ich chce szybko wyeliminować. Artykuł 66 waszych konstytucji mówi o współpracy, która ma się odbywać w ramach zgromadzeń zakonnych, ale także duchowieństwa diecezjalnego. Wydaje się to dosyć oczywiste, chociaż w konstytucjach nie jest to nazwane wprost, że ta współpraca ma także zazębiać się z pracą księży michalitów, bo no właśnie. Nie jest to powiedziane wprost, no ale jakbyśmy mieli poszukać najbliższy nam zakon i najbliższy wam zakon, no to nie będą to ani franciszkanie, ani karmelici, no ale wiadomo, no rodziny się nie wybiera. A zatem zgromadzenie pracuje w Kościele i dla Kościoła. Nie podejmuje zadań na własną rękę, mimo iż zakon sam w sobie cieszy się dużą samodzielnością i wolnością w sprawach apostolstwa. Bardzo rzadko zdarza się sytuacja, w której, nie wiem, stolica apostolska zgłosiłaby się do Matki Generalnej i powiedziała: jest taka potrzeba, proszę w tym momencie udać się tutaj i podjąć takie dzieło. Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, chociaż i na to trzeba być gotowym. Raczej zakony są takimi siłami specjalnymi w Kościele. Duchowieństwo to są ci szeregowcy, którzy idą na pierwszą linię frontu i tam giną w duszpasterstwie, a zakony to są siły specjalne, jak trzeba odbić zakładników, jak trzeba przyjść z pomocą, bo tonie okręt, jak nikt nie chce iść do DPS-u w COVID-zie, to idą zakony. No tak to wygląda. Siły specjalne. Dlatego my też powinniśmy mieć jak najlepsze przygotowanie, bo inaczej przygotowuje się żołnierz frontowy, który wie, że przeżyje nie dłużej niż 3 dni. No to nie trzeba go wiele szkolić, bo ta masa ruszy do przodu i tam wiele nie trzeba. A inaczej komandos, który sam w sobie ma tak wielką wartość, że szkoda, żeby zginął. Dlatego trzeba go wysyłać w takie miejsca i w takim czasie, żeby on jak najlepiej spełniał swoje zadanie. I może brzmi to trochę tak, no, że teraz zakony to już tak wszystko najlepiej i najbardziej, ale właściwie dokumenty Kościoła to potwierdzają. Zakony są na szczególne czasy, i prawem historii zakonów jest to, że zakony są najzdrowsze wtedy, kiedy czasy są najcięższe. Zakony są w rozterce w momencie, kiedy jest dobrze. Nie wiadomo, taki komandos jak nie ma wojny, to on nie wie, co robić. Ale jak się zaczynają ciężkie czasy, to wtedy zakony się umacniają. Zakony są wtedy świeże, mocne, wysmagane prześladowaniem, oczyszczone z zakonników, którzy nie chcą prowadzić życia zakonnego. No ale jak jest dobrobyt i jak jest pomyślność, no to i zakony są w takiej szarości. Nie za bardzo wiedzą, jak się mają zachować. Dalej konstytucje mówią o tym, do kogo mają iść siostry michalitki. I to chodzenie do ma przede wszystkim wymiar charyzmatu skierowanego do dzieci i młodzieży. I o tym też mówią konstytucje, że siostry mają iść do tych, którzy bardzo potrzebują waszej pomocy. Gdyby nawet jakieś dzieło dawałoby większą nadzieję na rozwój, to i tak należy wytrwać przy tym, które służy temu głównemu celowi. Znaczy, gdyby pojawiło się w zgromadzeniu jakieś dzieło, które daje wielką nadzieję na coś innego, to konstytucje sugerują: o nie, żółte światło, jest to w naszym, czy może się tym zająć inny zakon? Czy w ogóle ktoś inny? Być może nikt tego jeszcze tutaj w tej kaplicy nie powiedział, ale wiele z was, drogie siostry, na tyle, na ile was znam, ma świetne predyspozycje do tego, żeby zajmować się kierownictwem i towarzyszeniem duchowym.
W Polsce jest to temat tabu, nikt o tym nie mówi. Natomiast przez wieki siostry zakonne naprawdę zajmowały się kierownictwem duchowym. Szczególnie kierownictwem duchowym kobiet. No bo ja sobie tylko mogę wyobrazić, co myśli kobieta, tak? Mogę o tym przeczytać. Generalnie moje doświadczenie jest doświadczeniem życia duchowego mężczyzny, które owszem, może być pomocne także w towarzyszeniu duchowym kobietom, ale myślę, że jako siostry zakonne macie w tym względzie bardzo wiele do zaoferowania. I nie wolno się tego bać, bo no kto jak kto, ale siostry zakonne powinny być i w dużej mierze są specjalistkami od życia duchowego. I to, co mówił święty Dominik do swoich sióstr, że macie się dzielić owocami kontemplacji. To nie jest tylko dla was. My kontemplujemy i modlimy się po to, żeby się tym dzielić z innymi. Nie jesteśmy egoistami w tym względzie. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to marnowanie łaski, że być może jest taka obawa, że trzeba by tą działkę oddać tylko specjalistom i to jest prawda. Świat nie potrzebuje fuszerki w towarzyszeniu duchowym i w kierownictwie duchowym, dlatego trzeba w tym względzie się też kształcić, pogłębiać wiedzę, no i przede wszystkim praktykować. Nie wiem, czy jest takie słowo po polsku, praktykować. No zbierać doświadczenie. Nie ma innej drogi. I współczesna młodzież często kierowana jest do psychoterapeutów, do pedagogów, gdzie rodzice wydają setki tysięcy złotych na pomoc, a przecież Kościół od wieków ma wypracowaną metodę pomocy w takich sytuacjach. Tylko myśmy trochę ustąpili pola. A ustąpiliśmy pola dlatego, że się czujemy niekompetentni. A wiecie, ilu jest niekompetentnych psychoterapeutów i psychologów? Oni nie mają wyrzutów sumienia i jeszcze biorą za to pieniądze. No niestety tak to jest. Ale myśmy się wystraszyli i powiedzieli, no nie, bo nie wiem, co powiedzieć. A towarzyszenie duchowe w gruncie rzeczy jest sprawą dosyć taką, bym powiedział, prostą, bo w głównej mierze opiera się na słuchaniu, a nie na dawaniu rad. I zdarza się, że często w przypadku naszych dzieci i młodzieży wystarczyłaby spowiedź, rozmowa, wysłuchanie drugiego człowieka. I Michalita czy Michalitka ma być człowiekiem ucha. Przecież śpiewamy o naszym założycielu: dobry miałeś słuch, bo kto kocha, słyszy. W dzieciach płakał Bóg, czyś się oprzeć mógł? No to pytam się, siostry, oprzecie się temu? Artykuł 68 waszych konstytucji mówi, że formą waszego apostolstwa jest życie według rad ewangelicznych. To niezwykle ważne słowa. Nie trzeba zatem wyrafinowanych pomysłów, głowienia się nad technikami jak z telemarketingu, ale wystarczy porządne życie i siostrzana atmosfera, a ludzie przyjdą do was sami. Bo to właśnie ta atmosfera i ten zachwyt nad życiem drugiego człowieka przyciąga do klasztorów i przez wieki wielu ludzi właśnie w ten sposób do klasztorów trafiało. Nie było przecież reklamy, nie było YouTube'a, nie było TikToka, nie było niczego. A ludzie wiedzieli, że w klasztorze może być dobrze, że jak się spojrzy na twarz zakonnika, to jest postać jak nie z tego świata. I klasztory przez wieki były centrami życia duchowego, kulturalnego, intelektualnego. Jak ktoś chciał doświadczyć Boga, szedł do klasztoru. Jak ktoś się interesował sztuką, to szedł i patrzył na kaplicę zakonną i myślał sobie, nie, pięknie urządzone, wspaniała rzecz. Jak ktoś chciał się kształcić i pogłębiać swoją wiedzę, to szedł do klasztoru i nie bez powodu w tym pokoju, tam gdzie pomieszkuje, stoi takie wielkie, matka generalna mi podpowie, jak się to nazywało?
Taki olbrzymi sekretarz wysoki, który jest do mojego wzrostu dostosowany i nikt inny już tam nie będzie pisał, więc ja sobie przy nim staję i tam przygotowuję różne konferencje. No bo to jest świadectwo tego, że ktoś w klasztorze myślał, zajmował się myśleniem, tak? Że pisał, czytał, coś wyczytał, więc zapisał, zapisał, więc mógł czytać dalej. I to, że ten sekretarzyk, a właściwie ten sekretarz taki olbrzymi tam stoi, to jest świadectwo właśnie tego, że to nie było bezmyślne, że tutaj przychodzili ludzie wielkiego formatu po prostu. I wydaje się, że jak spojrzymy na historię Kościoła, to jesteśmy w takim momencie, w którym jednak trochę spada to poczucie godności zakonnej i klasztorów i intelektualnie jest coraz tak jakoś bardziej miałko, a trzeba ludzi wielkiego formatu, tak, którzy będą nadawali sens, będą nadawali nowego ducha i nie wolno nam od tego uciekać. Dalej konstytucje mówią już bardzo wprost, jakimi dziełami macie się zajmować. To jest wychowanie, katechizacja, apostolstwo słowa, dzieła miłosierdzia, zaangażowanie w parafię, trzeźwość, ekumenizm i misje. To są szczegółowe prace, którymi macie się zajmować. Chciałbym teraz poruszyć niektóre aspekty z waszych konstytucji, które nie mieszczą się w żadnej z poprzednich konferencji, ani nie zmieszczą się już w żadnej innej konferencji, bo powoli kończymy rekolekcję. I będę wymieniał te artykuły, żeby zwrócić na nie uwagę. Artykuł 23 waszych konstytucji mówi o wierności aż do końca. I jest to najbardziej wzruszający element naszego ślubowania Bogu. Dlatego lubię pytać starszych współbraci, warto było, no bo jak mi zakonnik po 60 latach życia zakonnego powie warto, to dla mnie, jako dla zakonnika, który jest w zakonie 15 lat, rodzi się nadzieja, że to ma sens. Bo jak mi powie, daj sobie chłopie spokój, szkoda życia. No właśnie, wierność do końca, to znaczy my mamy pytać tych, którzy wytrwali do końca, którzy mają 50 lat życia zakonnego, 60 lat życia zakonnego czy więcej. Dlatego pytajcie wasze starsze siostry, czy warto było być siostrą zakonną, pracować dla zgromadzenia, czy to w ogóle ma sens. No mam nadzieję, że odpowiedzi padną dobre, bo... Artykuł 45 Konstytucji. Modlitwa jest waszym głównym zadaniem. O tym mówi artykuł 45 Konstytucji. I wydaje się, że tylko tak można wytrwać. Jeżeli zakonnicy w klasztorze przestają się modlić, to właściwie taki zakon jest niepotrzebny, bo charyzmat, który realizują, mogą spokojnie podjąć inni. Bo nam się tylko wydaje, że ludzie są niezastąpieni. Wszystko się da. W inny sposób, innymi metodami, ale wszystko się da. Zwłaszcza z Bogiem. Uroczy artykuł 47 waszych konstytucji mówi o cnocie, którą dzisiaj bardzo rzadko się wymienia, a nawet w naszej litanii chyba, czy we wspólnych wezwaniach do świętego Michała Archanioła ta cnota została celowo jakoś, nie wiem, zamieniona. Mówię o cnocie bogomyślności. I w wezwaniach do świętego Michała Archanioła mamy takie wezwanie, które mówi przykładzie pomyślności. I to, nie wiem, kto, jakiś pobożny Michalita zmienił to wezwanie, bo tam nie było przykładzie pomyślności w pierwotnej wersji. Tam był przykład bogomyślności. Ale pewnie zakonnik sobie pomyślał, co to jest ta bogomyślność, pewnie się ktoś pomylił. No nie pomylił się. Święty Michał Archanioł nie jest przykładem pomyślności, a przykładem bogomyślności. To znaczy, jak przyszedł moment kryzysu i szatan się zbuntował przeciwko Bogu, to co zrobił Michał Archanioł? O Bogu pomyślał. Dlatego wypowiedział, któż jak Bóg. I cnota
bogomyślności jest cechą charakterystyczną każdego Michality, powinna być cechą charakterystyczną każdego Michality i każdej Michalitki, bo to jest ten błysk w oku. To jest to przymierze dusz ludzkich, które się rozumieją, bo znają tego samego Jezusa. I czasami się spotkamy Michalita z siostrą Michalitką i zaczynamy opowiadać o świętym Michale Archaniele albo o Panu Jezusie i tak ze sobą rozmawiamy i się okazuje, że mamy wspólnego znajomego. Także na płaszczyźnie duchowej myślimy o Bogu, to znaczy naprawdę mamy wspólnego znajomego. Mimo że wiadomo, jak w relacjach, każdy inaczej wchodzi w tą przyjaźń. Bogomyślność, bardzo ważna cnota i jakby się nam udało to rozpropagować w świecie i jak tylko możemy, to zmieniajcie też w waszych modlitewnikach ten przykład pomyślności na bogomyślności, bo tak było w pierwotnej wersji. Mam na to dowody i mogę przedstawić nawet papiery na to. Więc bogomyślność, w przykładzie bogomyślności. Już pewnie nie znajdziemy tego zakonnika, który to zmienił, no ale nic, trudno. Artykuł 58 i 59 mówi o medytacji Słowa Bożego. Dlatego po konferencji zaproponuję wam medytację prowadzoną, a sama medytacja Słowa Bożego to współcześnie wielki problem w zakonach. Trochę jeżdżę po zakonach głównie siostrzanych i wiem, że wielu zakonników nie wie, jak medytować. Nigdy nie nauczyło się medytacji, albo też ma błędne pojęcie o medytacji i rezygnuje z niej. To znaczy stwierdza, że to jest zbyt trudne, bo po przeczytaniu tekstu Ewangelii nie dzieje się po prostu nic. No to ja się nie dziwię, że wtedy medytację trzeba porzucić. No bo jak mam siedzieć, to tylko się choroby kolan i kręgosłupa nabawię, tak? No bo się nic nie dzieje. Dlatego chciałbym dzisiaj przeprowadzić medytację, żeby wyzbyć się jakichś takich obaw przed myśleniem, bo kiedyś medytacja była nazywana rozmyślaniem, tak? Czyli myśleniem o tekście, żeby zaproponować nową formę też medytacji Słowa Bożego. Artykuł 109 mówi o trosce o nowe powołania, co wydaje się szczególnie ważne w kontekście kryzysu powołań. I zobaczcie, drogie siostry, że kryzys powołań nie zaczyna się od tego, że nie mamy kandydatów do zakonu, tylko kryzys powołań zaczyna się od tego, że ludzie w zakonie coraz częściej przeżywają kryzysy, że tracą motywację do bycia w zakonie, że często okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne skłaniają ich do pomyślenia o tym, żeby porzucić zakon. Jak się czyta zapiski zakonów w pełnym rozkwicie, z XVII wieku szczególnie, to wiecie, co tam piszą zakonnicy, że nigdy nie miał w swoim życiu momentu, kiedy nie chciał być zakonnikiem. No to znajdźcie mi teraz takiego zakonnika. To czasami kryzysy to co 15 minut przychodzą na nas, nie? A co dopiero napisać, że przez całe życie budził się rano i nigdy nawet nie pomyślał o tym, żeby odejść z zakonu. Nie, czyli te kryzysy są najpierw w nas, a dopiero potem rzutują na to, co mówi nam statystyka, na przykład o przyjęciach do zgromadzenia. Zresztą ten kryzys powołań, jeżeli spojrzymy znowu na historię Kościoła, też nie jest niczym nowym. Kościół przeżywał momenty, kiedy był w wielkim kryzysie powołań. Żeby nie być gołosłownym, po wybuchu reformacji luteranie i kalwini zaczęli przybywać do Polski i na przykład takie seminarium na północy miało tylko 4 seminarzystów. Więc to nie jest tak, że spadek liczby powołań to jest cecha końcówki XX, początku XXI wieku. To jest zapowiedź, że idzie nowe. I my nie wiemy, co to jest. Pan Bóg już wie, my jeszcze nie wiemy. Być może zobaczymy upadek,
nie zobaczymy tego nowego, czyli będzie jak z Mojżeszem, podprowadzimy śmierć i przyjdzie Jozue i przejdziemy przez ziemię obiecaną. Ale nic nam do tego. Jeżeli wierzymy, że to jest dzieło Boże, to ono też ma prawo w ten sposób się rozwijać. Zresztą prawda jest też taka, że nowe zakony powstają najczęściej na ruinach starych zakonów. I Pan Bóg się na to godzi. Dwa punkty z waszych statutów, które wydały mi się takie, no jakoś poruszyły mnie duchowo. Numer 68 statutów mówi o tym, że wasze posiłki są święte. Jak idziecie na śniadanie, obiad i kolację, to idziecie na liturgię, bo człowieka poznaje się przy stole. No to już pomijam tam aspekty kultury osobistej, tak? No, jak kto je, taki jest, nie? Ale w ogóle my się poznajemy przy stole, bo jak człowiek sobie poje, to jest bardziej wylewny, tak? Zaczyna opowiadać i w ogóle taki jest cieszący się życiem. I posiłki są święte i Bóg od samego początku poprzez posiłki komunikuje się z ludźmi. Przecież jak przychodzimy na Eucharystię, to na co przychodzimy? No na posiłek, tak? Przecież to był posiłek pierwszych chrześcijan. Dlatego kondycję wspólnoty nie poznaje się w kaplicy, bo tak jak mówię, chodzenie na pacierze wcale nie musi oznaczać modlitwy. Kondycję wspólnoty poznaje się przy posiłkach. I są wspólnoty, które potrafią cały obiad przemilczeć od w imię Ojca do za ten posiłek i nic nie powiedzą. A są takie wspólnoty, które żyją przy posiłkach, które dzielą się przy posiłkach, które mówią o tym, co dzisiaj było, o tym, co będzie, jakie są nasze plany. Jak widzę smutnego zakonnika czy smutną siostrę zakonną, to się zapytam, co się dzieje, tak? A jak się boję zapytać, to może powiem jakiś dobry żart, może chociaż na chwilę go podniosę, bo to też myślę jest ważne w zakonie, że my naprawdę jesteśmy różni i czasami jest taki zakonnik czy siostra zakonna, która potrzebuje naszego wsparcia takiego, powiedziałbym, bezpośredniego, ale są też introwertycy, którym trzeba dać spokój i nie bodźcować go jeszcze, bo on tak tym pocieszaniem to już mało nie spadnie pod stół za chwilę, nie? Różni są ludzie. I są tacy, których trzeba podnieść i tacy, którym trzeba dać spokój, nie? Jakby się coś przedłużało, czyli widzę, że zakonnik czy siostra zakonna jest cały czas w przygnębieniu, to już nie bodźcować jej, co się stało, a będzie dobrze, a nie będzie dobrze. Tylko okazać jej miłość, łagodność. Słuchaj, Krysiu, a może sobie dzisiaj zamówimy pizzę? Nie? Bo jest dzisiaj, wiesz, na jedynce leci dzisiaj ten The Chosen, zrobimy sobie tak i zobaczymy, jaka jest reakcja. Jest uśmiech, jest radość, tak, podniosło się. Czy jest coś poważniejszego i wtedy sobie nie żartujemy, tylko pytamy wprost. Słuchaj, jeżeli czujesz, że chcesz mi o czymś powiedzieć, nie musi być teraz, jestem do twojej dyspozycji. Jeżeli tylko będę mogła ci pomóc, czy mógł ci pomóc, to powiedz mi o tym. O, to jest jasne postawienie sprawy. To jest miłość siostrzana, to jest miłość braterska. I wreszcie numer setny w waszych statutach mówi o formacji stałej i o różnych etapach życia duchowego. A zatem sugestia jest dosyć jasna. No właśnie. Wyrozumiałość względem różnych duchowości i różnych etapów życia duchowego jest wpisana w życie zakonne. Nie wolno potępiać zakonników, że są na początkach życia duchowego, nawet jeżeli mają już siwe włosy. No trudno. Każdy ma swoje tempo.
I nie wolno się wynosić, jeżeli ktoś już przeszedł pewne sprawy, lepiej rozumie na przykład życie zakonne, bo ludzie bardziej dojrzali wspierają tych, którzy są mniej dojrzali, a nie ich strofują. Jesteś na początku? To dobrze, to też nie udawaj, że jesteś dalej. Mów tak, jak jest. Chciałbym teraz zgodnie z obietnicą przeprowadzić medytację prowadzoną o Bartymeuszu. To jest Ewangelia świętego Marka, rozdział 10, wersety od 46 do 52. Marek 10,46 do 52. Tak przyszli do Jerycha, gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Wchodząc w medytację, prosimy Ducha Świętego, aby słowo, które do nas dociera, konfrontowało się ze mną. W głównej mierze medytacja polega na pracy z uczuciami, a nie z myślami. Bo każdy tekst biblijny wzbudza we mnie jakieś uczucia lub powoduje, że jestem zły, że tych uczuć nie mam. A to też jest uczucie. I idziemy za tekstem, tak jak on został napisany. Wyobrażamy sobie, jest praca wyobraźni. Wyobrażam sobie miasto Jerycho. Miasto, które przecież dobrze znamy z Biblii, to jest to miasto, które upadło. Upadło pod ciężarem Bożego uwielbienia i wielkie mury Jerycha padły. I trzeba w sobie zachowywać ten obraz, bo może on się nam przyda później. Może celowo ewangelista wspomniał o tym, że to jest Jerycho. Żeby człowiek miał z tyłu głowy, że jest to to samo Jerycho, które zostało zdobyte przez Jozuego, które upadło po siedmiokrotnym okrążeniu. Widzę Jerycho, jest piękna pogoda. Kto był w Palestynie, to może sobie wyobrazić roślinność, drogę i ludzi tamtych czasów. I po tej drodze idzie Jezus, idą apostołowie, idzie tłum. I wszyscy chcą być przy Jezusie. Żeby jak najbliżej, żeby po lewej albo po prawej stronie, żeby zamienić z Nim chociaż jedno słowo, żeby Go o coś zapytać, żeby Go o coś poprosić, żeby pobyć w Jego obecności. I każdy z tych ludzi zapewne ma inne motywacje przychodzenia do Jezusa. Jeden jest już uczniem,
drugi chce być uczniem, trzeci przyszedł z ciekawości, ktoś liczy na uzdrowienie. A może są tam też ludzie przypadkowi, którzy po prostu idą za tłumem. I patrzę na Jezusa. Jezusa, który się wyróżnia w tym tłumie. On naprawdę jest inny niż większość ludzi, którzy są wokół Niego. Jest wiecznym pielgrzymem. Chodzi od wioski do wioski. Do miasta wychodzi, wchodzi, idzie dalej. Wieczny pielgrzym. Wokół Niego ludzie. I przychodzi mi myśl, że Jezus i ludzie wokół Niego to obraz Kościoła. Jezus ich prowadzi, oni na tyle, na ile potrafią, słuchają Go i idą w tym samym kierunku. Wyobrażam sobie też ludzi, którzy idą z naprzeciwka. Czy Pan Jezus się z nimi wita? Co do nich mówi? Jaka jest ich reakcja? A może wyobrażam sobie, że ludzie, którzy idą z naprzeciwka, widząc Jezusa, zatrzymują się i zmieniają kierunek. Zamiast iść w przeciwnym kierunku, zaczynają iść z Jezusem. I kiedy patrzę na ten obraz tego tłumu, ten kurz, który się wzbija w powietrze, nagle w rowie obok drogi zauważam żebraka. Niewidomego żebraka. Patrzę na jego oczy, bielmo na oczach. Nie widzi, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I myślę sobie o nim. Czuję jakiś żal, że ten człowiek doświadczony jest takim cierpieniem. Nie dość, że nie widzi, to jeszcze jest żebrakiem. On jest kłębkiem cierpienia, żalu, braku nadziei. Niewidomy żebrak, człowiek podwójnego nieszczęścia. Ten człowiek ma imię, ale dziwne imię. On jest Bartymeuszem, synem Tymeusza. Jaka jest jego historia? Dlaczego jego rodzice zapomnieli mu nadać imię? Dlaczego wszyscy go znają tylko jako syna Tymeusza? Mateusz, syn Zbigniewa. A jakby mnie tylko znali, że jestem synem Zbigniewa i nikt nie wiedział, że mam na imię Mateusz? Dziwne to imię. Syn Tymeusza. Nie mieć imienia. Nie ma wzroku, nie ma pieniędzy, a teraz się okazuje, że nie ma imienia. Co to za człowiek, który leży w rowie? Wyrzucony jest na margines. Człowiek generalnie nie powinien mieszkać w rowie, siedzieć przy drodze. Przez kogo został odrzucony? Przez ojca i matkę, którzy nie nadali mu imienia? Przez społeczeństwo, które nie potrzebuje niewidomego żebraka? Przez jego bliskich i znajomych? Człowiek marginesu. Człowiek, który jest zdany sam na siebie. Patrzę na niego i widzę, że zaczyna reagować. Nie widzi, ale słuch ma bardzo dobry.
nie widzi, ale słuch ma bardzo dobry. Słyszy, że idzie tłum. I zagadka Bartymeusza, któż ją rozwiąże? Nie widzi, słyszy, idzie tłum. A Ewangelia mówi, że usłyszał, że idzie Jezus. Skąd on to wie? Nigdy wcześniej Jezusa nie spotkał, nie wie, jaki ma głos. Ale jak słyszy, że Jezus się zbliża, to ewangelista wspomina, że słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął go wołać. Bartymeusz słyszy, bo ma wiarę. I to wiara mu podpowiada, że głos, który się do niego zbliża i ten tłum, który na niego idzie, który być może zaraz go zdepcze, bo on nie może się przesunąć, nie wie, gdzie, na lewo, na prawo, którędy idą. Słyszy Jezusa. I to jest moment, kiedy on musi natychmiast zareagować. I zaczyna krzyczeć: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. On nie ma nic do stracenia. Nawet jakby to szedł jakiś Władek z Idumei, krzyczy: a nuż idzie Jezus z Nazaretu. I woła Jezusa. I woła Jezusa jak nikt inny. Bo wszyscy mówią na Jezusa Nazarejczyk, Galilejczyk, syn Józefa. A on woła: Synu Dawida. Nikt się nie odważył tak powiedzieć do Jezusa, bo Syn Dawida to jest synonim Mesjasza. Mesjasz będzie Synem Dawida. Woła Mesjasza i co mówi? Miej miłosierdzie. Bo problemem mojego życia nie jest to, że ja nie widzę. Problemem mojego życia jest to, że inni mnie nie widzą, chociaż mają wzrok. Bo ojciec i matka nie nadali mi imienia. Nikt nie dał mi schronienia i dachu. I siedzę w rowie. I jedyne, na co mogę liczyć, to na miłosierdzie, że jak będzie tu przechodził jakiś pobożniejszy Samarytanin, to rzuci mi parę groszy. To jest cała moja nadzieja. I kiedy Bartymeusz woła Jezusa: miej miłosierdzie, ulituj się nade mną. Właściwie mówi to, czego dowiedzieliśmy się z modlitwy ojca Dolindo: Jezu, Synu Dawida, Ty się tym zajmij. Ja jestem niewidomym żebrakiem. Ty się tym zajmij. Weź mnie w obronę. I staje się rzecz niezwykła. Na te słowa Jezus, który jest wiecznym pielgrzymem i nigdy się nie zatrzymuje i cały czas w drodze i nawet uczniowie już złapali zadyszkę, bo cały czas idzie i idzie. Już mu mówią: odpocznij trochę, bo już nogi nas bolą i zmęczenie i trzeba coś zjeść i wyspać się. A Jezus: nie, idziemy, 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 bo czas jest krótki. Królestwo Boże czeka, idziemy. I nagle niewidomy żebrak spod Jerycha, z brakiem pieniędzy przy duszy, zatrzymał Jezusa. A
A jak zatrzymał Jezusa, to zatrzymał cały Kościół. Zatrzymał cały świat. Zatrzymał czas. Jak wołasz do Jezusa, ulituj się nade mną, to zatrzymasz cały wszechświat. I Jezus się zatrzyma. Jaka wielka musi być wiara tego człowieka, skoro zatrzymał cały świat. Jak w klatce filmowej. Ktoś wcisnął pauzę, bo żebrak woła Jezusa. Co robi Jezus? Jezus nie zwraca się do żebraka. Jezus mówi do kościoła, do tłumu, który z nim idzie. Mówi do nich: zawołajcie go. Jezus chce się komunikować z tym człowiekiem poprzez Kościół. Przecież mógł go zawołać osobiście. Bartymeuszu, podejdź do mnie. Ale on mówi do apostołów: wy go zawołajcie. Niech on też wie, czym jest Kościół. Że jak wy go wołacie jako Kościół, to jest tak, jak ja bym go zawołał. No więc oni idą. I w imieniu Kościoła mówią do niego słowa pociechy. Bądź dobrej myśli. Wstań. Woła cię. I te słowa Kościoła musimy sobie zapamiętać. Bo Kościół chce, żebyśmy byli dobrej myśli. Żebyśmy nie pomarli w naszej ślepocie, w naszej biedzie. I to Kościół mówi o tym, że ktoś jest powołany. No bo woła cię, to jesteś powołany, Bartymeuszu. Jakie uczucia się we mnie rodzą, bo dochodzimy do momentu kulminacyjnego. Czytamy: on zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. Zrzuca płaszcz, czyli wszystko, co ma. Niby żebrak, a jednak coś miał. I to płaszcz, nie byle jaki pewnie. Zrywa się i idzie do Jezusa, natychmiast, bez zwłoki. I jak on do tego Jezusa idzie? Przecież on jest ślepy, on nie widzi. Po omacku szuka mistrza, dotyka ludzi. Aha, tu jest człowiek, tu jest kobieta, tu jest pies. O, jest. To będzie on. Dotyka go po twarzy. Jak niewidomy ma poznać Jezusa? Musi go dotknąć po twarzy. Tak niewidomi się poznają. Jak się przyjdzie do niewidomego i się powie: to ja. No to on cię dotknie po twarzy. Aha, to ty, bo broda, bo oczy. O, to ucho znam, lewe mniejsze, prawe większe. I dotyka mistrza, Jezusa. Szuka go po omacku. I jak już przyszedł do Jezusa, to Jezus po raz pierwszy zwraca się do niego z pytaniem: co chcesz, abym ci uczynił? To pytanie trochę brzmi jak drwina. Naprawdę? Nie wiesz, Jezu, czego może chcieć od ciebie niewidomy żebrak? Nowego płaszcza? 5 groszy? Czego może chcieć od ciebie niewidomy żebrak? Jezus wie, czego mu potrzeba, ale wystawia żebraka na próbę.
A jak mu powie, że chce bogactwo? A jak mu powie, że chce, żeby przepadł jego największy wróg, który go oślepił? A jak mu powie, żeby wszyscy inni ludzie byli ślepi na złość temu, że on przez Boga został oślepiony? Jezus musi od niego usłyszeć, czego ten człowiek chce naprawdę. I Bartymeusz mu odpowiada: żebym zobaczył. To ciekawe, bo Bartymeusz w ogóle nie mówi o swoim żebractwie. Znaczy, jest gotowy dalej być żebrakiem. Ale jego marzeniem jest zobaczyć. Bo ślepota to wielkie nieszczęście. W Królu Edypie jest opisana ta historia, kiedy Edyp po tym strasznym proroctwie w Delfach usłyszał, że zabije własnego ojca i weźmie za żonę własną matkę. I on w to nie uwierzył. To się mu wydało zbyt straszne. Ale ostatecznie tak się stało. I kiedy on się o tym dowiedział, sam siebie oślepił. Bo czasami trzeba stracić wzrok, żeby zobaczyć prawdę. I Bartymeusz też stracił wzrok, żeby zobaczyć Jezusa. A zatem, kiedy Bartymeusz prosi Jezusa: Rabbuni, żebym przejrzał, prosi go o wiarę. Jezus nie pozostaje obojętny i mówi do niego: tak, wiara cię uzdrowiła. To znaczy, możesz nadal pozostać ślepcem. Możesz nadal być żebrakiem, możesz nawet stracić swój płaszcz, ale to ty zobaczyłeś Jezusa. Bo wielu ludzi widziało Jezusa, ale nie uwierzyli. A ty możesz tylko dotknąć mojej twarzy, nie mieć do końca pewności, że to ja, ale jak uwierzyłeś we mnie, to znaczy, że uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławiony jest Bartymeusz, bo nie widział, a uwierzył. I cała Ewangelia kończy się pięknym zdaniem. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Co to znaczy, że szedł za nim drogą? To znaczy, że został jego uczniem, uczniem Jezusa. Jest teraz częścią Kościoła. Moje drogie siostry, jeżeli kiedykolwiek Bóg was z czegoś uzdrowi, to nie po to, żebyście były zdrowe, tylko po to, żebyście uzdrawiały innych. Po to Jezus uzdrawia. Nie po to, żebyście były zdrowe, tylko żebyście uzdrawiały innych. I historia Bartymeusza, która trafiła do Ewangelii, uzdrawia ze ślepoty do dzisiaj ludzi. Do dzisiaj uzdrawia ludzi ze ślepoty i mówi im: to nie problem, że nie widzisz, że jesteś żebrakiem, że nie masz imienia, że leżysz w rowie, bo chodzi o to, żebyś miał wiarę. Święty Barnaba, ostatnio pisząc swoją ostatnią książkę, znalazłem takie apokryficzne
opowiadanie o świętym Barnabie, jak szedł do niewidomych, to wiecie, co robił? Kładł im na twarz ewangeliarz z Ewangelią świętego Mateusza i uzdrawiał ich księgą Ewangelii. I może nie zawsze się udało, może nie zawsze wróciło im zdrowie i wzrok, ale jak ci w głowę wleje Ewangelię, to ty możesz być ślepcem, a zobaczysz wszystko. Zobaczysz cały świat, cały Kościół, całego Jezusa. Odniesienie do życia. W którą rolę się wczuję? W Bartymeusza, w Jezusa, w tłum, w tych, którzy wołają? A może jestem jakimś w ogóle przechodniem, który się nie interesuje za bardzo tym, co robi Jezus? Ale jakąś postawę muszę obrać, bo nie ma ludzi obojętnych. I zadaję sobie pytanie, czego ja nie widzę, co jest moją ślepotą? Czego ja nie potrafię dostrzegać? Czy ja mam wiarę w sobie, żeby krzyknąć do Jezusa i zatrzymać na moment cały świat? Bo Jezus ze względu na mnie jest w stanie zatrzymać cały wszechświat i wejść ze mną w relację, pokochać mnie, posłuchać o mojej biedzie, uzdrowić mnie. W jaki sposób ja szukam tego Jezusa? Gdzie ja go znajduję? Czy ja wierzę, że on jest w otoczeniu Kościoła? Kościoła, który mnie powołał, który kazał mi wstać i kazał mi mieć dobre myśli. A jakie ja mam dzisiaj myśli? Dobre czy złe? Czy może się czymś zmartwiłem? A może coś złego zrobiłem i czuję żal, że stało się coś złego? Jakie myśli? A Kościół mówi, bądź dobrej myśli, idziesz do Jezusa, będzie metanoja, zmiana myślenia. Zdejmiemy te myśli, złe, ciemne, szare i wlejemy ci w głowę nowe myśli. Prosić Jezusa o to, żeby zmienił moje myślenie, żebym przejrzał. I wyobrażam sobie, że będąc Bartymeuszem, mógłbym nawet nadal pozostać ślepcem, ale chciałbym iść za Nim tą samą drogą. Bo moja słabość, moje kalectwo doprowadziło mnie do Jezusa. O, i tą myśl biorę sobie jako postanowienie dnia, bo mnie najbardziej poruszyła. Moja słabość, moje kalectwo zaprowadziło mnie do Jezusa. I gdybyśmy posłuchali naszych historii, to okazuje się, że w naszym życiu właśnie często tak jest. Że Pan Jezus przez kalectwo przyprowadza do siebie. Skoro mam już postanowienie medytacji, dziękuję Panu Bogu, że odkryłem coś nowego, że przeszedłem z Nim pewną drogę w czasie medytacji i w ramach dziękczynienia mówię do Niego: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.